Warszawskim pisowcom pani Ewy Tomaszewskiej przedstawiać na pewno nie trzeba, ale żeby uczynić zadość konwenansom, pani senator Ewa Tomaszewska, legenda Solidarności. Witam serdecznie. Pani senator, była pani przez 2 lata w Europarlamencie. Tam zasłynęła pani ze 100% skuteczności w zgłaszaniu poprawek. No tak, żadna z moich poprawek nie została odrzucona, a chciałabym zwrócić uwagę na 2 istotne. Jedna poprawka dotyczyła rodzin wielodzietnych, ujęcia rodzin wielodzietnych w dokumencie dotyczącym problemu zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. A druga poprawka dotyczyła zupełnie innej sfery, mianowicie sfery kultury, dokumentu, który Parlament Europejski przyjął jako swoją agendę pracy na następne lata, do której udało mi się dzięki negocjacjom dość już wówczas kłopotliwym, bo weszłam do parlamentu w trakcie kadencji i dokument już podlegał pewnemu procedowaniu wcześniejszemu. Udało mi się wprowadzić zapis dotyczący sugestii ze strony parlamentu, by rok 2010 był Europejskim Rokiem Fryderyka Chopina. Więc to wydaje mi się bardzo istotne. Szkoda, że Komisja Europejska nie podjęła tego tematu, natomiast jednak pewne środki programowe na ten cel były i ten rok został też w jakiś sposób wpisany w dokumenty Parlamentu Europejskiego. To mnie cieszy. Do spraw społecznych zaraz dojdziemy, natomiast pozostając jeszcze chwilę przy kulturze, jest pani autorem wystawy historii polskiego parlamentaryzmu. No tak. Może pani coś nam powiedzieć o charakterze tej wystawy? Ona teraz jest w Senacie. Miała jeździć po Polsce. Ona jeździ po Polsce i nie tylko po Polsce. Na Litwie też była, w Wilnie była prezentowana. Także ta wystawa jest taką szansą na to, żebyśmy sobie sami uprzytomnili, jakie mamy dokonania historyczne w zakresie rozwoju demokracji i przestali się czuć gorszymi, wstydzić się, kiedy nie mamy żadnego potem powodu. Mając pierwszą w Europie demokratyczną konstytucję, mając tak wiele zapisów dotyczących dziś podkreślanych w Unii Europejskiej wartości, że naprawdę warto sobie o tym przypomnieć. Mieliśmy chociażby nemnem captivarius, czyli zakaz uwięzienia kogoś lub pozbawienia majątku bez wyroku sądowego. Drugi na świecie, też po wielkiej karze spowiedzi. Tak. Mieliśmy Michilnowi, czyli bez zgody parlamentu król nie mógł nakładać podatków. 500 lat temu. Tak, 500 lat, ponad 500 lat temu, to 1505 rok. Później mieliśmy Konfederację Warszawską, czyli gwarancję swobód religijnych, czego wtedy w Europie Zachodniej nie było. Może był to okres krwawy zbory. Zostawmy chwilę przed Konfederacją Warszawską. To jest coś niesamowitego jakby w dzisiejszym rycie mediów głównego nurtu, że uczą Polaków tolerancji, prawda? Tolerancji wyznaniowej, tak, tolerancji narodowościowej. Mamy tutaj tak wielki, tak długi okres życia w warunkach, w których prawnie była ona umocowana, to znaczy nie tylko były to relacje społeczne, nie tylko były to obyczaje, ale uwzględniało to prawo, polskie prawo. Już nie mówiąc o tym, że tak, byliśmy nazywani koroną raju żydowskiego. No tak, bo parlament był również parlament żydowski w Polsce w tym czasie właśnie i bardzo dobrze funkcjonował. Wszyscy jakoś potrafili godzić te różnice kulturowe, różnice obyczajowe, które dotyczyło to tak samo
relacji z Litwinami, również z tym, z tą częścią Polski, w której zamieszkiwało wielu Ukraińców. Były negocjowane również próby podpisania takiego porozumienia, które byłoby odpowiednikiem Unii Lubelskiej z sferą ukraińską. Do tego niestety nie doszło, ale jest to bardzo ciekawy okres polskiej historii, który pokazuje, że mamy być z czego dumni i że możemy z naszymi sąsiadami współżyć w zgodzie i możemy współżyć w zgodzie z etnicznymi mniejszościami w naszym kraju, że to się da zrobić bez uszczerbku dla naszej własnej tożsamości. Także wydaje mi się, że to jest ważne i przyznam, że tą wystawę przygotowywałam trochę sprowokowana przez niemieckich socjalistów, nie tylko. Przez osoby z innych krajów, krajów Europy Zachodniej, których nie dotknął komunizm, którzy poklepywali nas po ramieniu, mówiąc nam, od kogo to my się mamy uczyć demokracji. To po prostu mnie bardzo zbulwersowało i postanowiłam pokazać, kto od kogo się może uczyć demokracji i wystawa się odbyła. Z czym, co ciekawe, no, może nie dziwić takie podejście ze strony religii zachodnich, które nie miały z Polską przez 40 lat kontaktu. Natomiast szokuje... To jest sprawa żelaznej kurtyny. Tak. To mamy świadomość, że to zburzyło możliwość jakby przenikania się wiedzy o własnych historiach i o tym, jak one na siebie oddziaływały. Natomiast absolutnie szokuje i poraża, czyli nie boję się używać mocnych sformułowań, takie podejście ze strony naszych rodzin Heli. Niestety mamy bardzo wiele kompleksów i to chyba więcej tych kompleksów tkwi w elitach niż w naszym społeczeństwie. I wydaje mi się, że to ma duży wpływ na to, w jaki sposób funkcjonujemy nie tylko we własnym kraju, ale przede wszystkim właśnie w Unii Europejskiej, za granicą, w innych sferach. Także no, warto się z tego otrząsnąć i rozmawiać z innymi, współżyć, organizować własne kontakty bez tego nawisu kompleksów, który nie jest niczym uzasadniony. Pani senator, jako człowiek Solidarności zajmuje się Pani głównie sprawami społecznymi. No tak, a ja się chciałam Pani zapytać, bo wiem, że jest Pani wielkim orędownikiem rozwiązań prorodzinnych. W polskim prawodawstwie i chciałam się zapytać właśnie, jakie konkretnie ma na myśli Pani teraz rozwiązania startując tutaj? Ja myślę, że najważniejszą sprawą jest zapewnienie rodzinie prawa do godności. Prawa do godności w sferze ekonomicznej to oznacza samodzielność ekonomiczną rodziny. Więc uważam, że system podatkowy nie powinien odbierać rodzinie tego, co jest jej niezbędne do życia. Te ciężary nie powinny być nadmierne. I wobec tego wydaje mi się słuszne spojrzenie, jak Francuzi rozwiązują to poprzez iloraz rodzinny i wmontowanie tego rodzaju systemu w nasz system podatkowy. Chodzi mi o to, że kwota wolna od podatku powinna być uzależniona, jeśli rodzina się wspólnie rozlicza, powinna być uzależniona od liczby członków rodziny, żeby wliczyć w to i dzieci, i dorosłych członków tej rodziny i w tym samym gospodarstwie domowym funkcjonującą starszą ciocię, czasem niepełnosprawną lub niedołężną. Wszystkie osoby, na które powinno rodzinie wystarczyć, na które utrzymanie powinno rodzinie wystarczyć. I to, co jest podatkiem, powinno być nadwyżką. To oczywiście jest bardzo trudne, szczególnie w naszej sytuacji ekonomicznej. Ale myślę, że lepiej jest, jeśli się rodzinie mniej zabierze, niż jeśli się jej potem będzie dawać pieniądze w postaci zasiłku z pomocy społecznej, po które będzie musiała wyciągać rękę, będzie musiała się przełamywać i upokarzać, a jednocześnie jakby środków będzie mniej, bo trzeba z nich będzie opłacić całą tą drogę
przejścia przez Izby Skarbowe, Ministerstwo Finansów, prawda, budżet państwa i zejście później do struktur samorządowych, do ośrodków pomocy społecznej, to wszystko kosztuje. Ten przepływ pieniądza też kosztuje i oczywiście środków dla rodzin później jest mniej. A więc wydaje mi się, że droga oddziaływania poprzez system podatkowy, choć ona wszystkiego nie załatwi i z pomocy społecznej rodziny uboższej i tak będą musiały korzystać, szczególnie te, które nie mają dochodów, na przykład ze względu, mają dochody ograniczone, na przykład ze względu na bezrobocie członka rodziny, czy chorobę przewlekłą. To jest jednak ta forma, która daje jakąś szansę. Ale lepiej, żeby te środki po prostu w tych rodzinach, które je wypracowały, mogły pozostać w większym zakresie. To jest jeden kierunek. Druga sprawa, która mnie nurtuje, to jest sprawa związana z edukacją młodzieży. Otóż mamy wiele cennych inicjatyw w samorządach, wśród rozmaitych organizacji społecznych na rzecz fundowania stypendiów dla młodzieży zdolnej z rodzin uboższych. Tymczasem okazuje się, że definicja dochodu w naszym ustawodawstwie jest taka, że w dochód ten wlicza się stypendium o charakterze edukacyjnym. I nawet jeżeli o sposobie wydania stypendium decyduje nauczyciel promotor i środki wydawane są na pomoce naukowe, na cele edukacyjne dla dziecka, które w trudnym konkursie ocen wygrało to stypendium, to fakt, że otrzymało dziecko stypendium, spowoduje podwyższenie dochodów rodziny i w ten sposób pozbawi ją możliwości korzystania ze świadczeń, czy to z pomocy społecznej, czy też innych, na przykład dodatków mieszkaniowych, innego rodzaju świadczeń. Może to też pozbawić następne zdolne dziecko z tej samej rodziny szans na ubieganie się o stypendium takie edukacyjne. Właśnie. I wydaje mi się, że to też trzeba wreszcie wyjaśnić. To jest sprawa bardzo trudna, ja wiem, ponieważ starałam się o to, by definicję dochodu zmienić już wcześniej ze względu na kolizję pomiędzy dodatkami mieszkaniowymi a zasiłkami z pomocy społecznej. I tam istniał ten sam problem. Okazało się, że wówczas nie zdołało znaleźć dobrej metody Ministerstwo Finansów na rozwiązanie tego problemu, obawiając się nieszczelności systemu, zachowano dotychczasową definicję dochodu. Uważam, że to jest błąd poważny, że należy rozwiązać tę sprawę po prostu dlatego, że to blokuje szanse rozwoju edukacyjnego, rozwoju oświaty. No może to za duże słowo, ale w każdym razie szanse edukacyjne młodzieży szkolnej i młodzieży studenckiej, która ma możliwość uzyskania takiego stypendium, to w jakiś sposób blokuje, utrudnia sytuację ekonomiczną ich rodzin. I mieliśmy takie przypadki, że rodzice przychodzili i zwracali to stypendium, że bardzo im przykro, muszą zrezygnować, ponieważ rodzina nie dostanie świadczeń z pomocy społecznej, ponieważ dziecko dostało stypendium. I cały szereg takich spraw niby drobnych, poutykanych w różnych ustawach jest, które należy poprawić, bo one są nielogiczne i one utrudniają normalny rozwój naszemu społeczeństwu. Tutaj trzeba zauważyć, że to już ponad 20 lat od przełomu 80-90 roku cały czas mamy mniej studiującej młodzieży wiejskiej niż w latach 30. No tak. To jest takie krótkie podsumowanie tego naszego 20-lecia, które wygląda fatalnie. To jest też element wykluczenia, dlatego że mówiąc o wykluczeniu, zwykle mówimy o ludziach o niskich dochodach, mówimy o osobach niepełnosprawnych, o środowiskach szczególnych, a nie mówimy o tym, że jest wykluczona ogromna część społeczeństwa, dlatego że to są ludzie żyjący na wsi, że jest trudniejszy dojazd, że nie wszędzie do
odciera internet, bo się po prostu nie da tego zrobić. Utrzymanie w mieście jest bardzo kosztowne, wobec tego wysłanie dziecka na studia do miasta czy do szkoły średniej z internatem jest dużym problemem ekonomicznym dla wsi, gdzie jednak dochody są zwykle niższe. Ja nie mówię, że wszędzie mamy ogromne gospodarstwa rolne także przynoszące duże dochody, ale większość polskiej wsi to są gospodarstwa małe lub średnie, które mają charakter rodzinny. I wobec tego fakt, że dochody z nich nie są rewelacyjne, powoduje też blokowanie szans młodzieży miejskiej na zdobywanie wiedzy. Pani senator, kryzys trwa w najlepsze i nie wydaje się, żeby była perspektywa rychłego wyjścia. Sytuacja finansów publicznych jest koszmarna, a co gorsze, nie wiemy o niej wszystkiego wskutek. No powiedzmy, no, nieortodoksyjnego podejścia do księgowości. Popadliśmy w długi, ale część z tych długów jest ukryta, poprzepychana do różnych funduszy, żeby ich nie było widać. Niestety trzeba to zobaczyć i trzeba się przygotować na skutki tego. Nie chciałabym, żebyśmy doszli do sytuacji takiej, jaka jest w Grecji. Myślę tu o sensie społecznym, o tych zamieszkach. To jest zawsze groźne dla wszystkich. A jak wiadomo, nasze uprawnienia socjalne są mniejsze niż w Grecji. Więc ograniczanie ich jeszcze ponad tę normę może rzeczywiście skutkować bardzo głębokimi społecznymi reakcjami. Właśnie tu wydaje mi się, że rolą takich osób jak pani w polskiej polityce będzie dbanie o to, żeby koszty kryzysu nie obciążyły tylko i wyłącznie najsłabszych jednostek. To już teraz widzimy bardzo silne naciski na nie tylko ograniczenie, ale wręcz likwidację płacy minimalnej. To jest najłatwiejsze zawsze, zrzucenie kosztów na najuboższych, bo ich jest najwięcej, więc po prostu nawet jak są to niewielkie sumy, można dużo zebrać dzieci. Czy minimalnie podwyższy podatek, czy minimalnie nawet zmniejszy wysokość świadczeń socjalnych, to są te najprostsze metody sięgania do kieszeni społeczeństwa, żeby trochę ten budżet zapełnić. Wydaje mi się, że to jest błędna droga, właśnie dlatego, że to są osoby, które mają jakby najmniej powodów, żeby łożyć na ten wspólny budżet i najsłabsze warunki po prostu, najmniej możliwości. Wobec tego trzeba szukać metod innych. Ja bym widziała to raczej w kierunku bardzo poważnej aktywizacji gospodarczej. Przyznaję, że nie bardzo wiem, jak to zrobić w tej chwili, ale raczej wspieranie gospodarki, raczej likwidowanie przeszkód w działaniu przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, bo one zatrudniają wielu ludzi, a więc wchłaniają część tych, którzy są bezrobotni. Nie cieszą się w Polsce, to nie to jest ciekawe, cieszą się wakacjami podatkowymi wielkie sieci zachodnie, natomiast segment małych i średnich przedsiębiorstw nie. Niestety i myślę, że to może być kierunek taki, który ułatwi przetrwanie kryzysu i zapewni szansę rozwoju, jeżeli więcej ludzi zostanie wchłoniętych, bo taka firma rodzinna przynajmniej tę rodzinę zatrudnia, może jeszcze jedną, dwie osoby spoza, ale to są już osoby wówczas nie na garnuszku państwa, bezrobotne. A bezrobocie jest bardzo kosztowne nie tylko ze względu na wypłaty zasiłków, przede wszystkim ze względu na to, jak destrukcyjnie wpływa na rozwój, na psychikę człowieka, którego dotyczy i jego rodziny. A więc to jest koszt dużo większy i wobec tego wydaje mi się, że warto zrobić wiele, by do zwalniania pracowników nie dochodziło, by raczej podtrzymać istniejące miejsca pracy, a także stworzyć szansę powstawania nowych miejsc pracy
wówczas mamy i wpływ do budżetu z podatków, i wpływ do systemu ubezpieczeń społecznych, do ZUS-u, do OFE i generalnie mamy sytuację lepszą i wydatków z pomocy społecznej jest także mniej. Oczywiście nikt z nas nie ma takiego guziczka, na który naciśnięcie byłoby panaceum na wszystko. To są trudne sprawy i tak jak mówiłam też o tych kwestiach oświatowych. Tu jest przestrzeń do jakichś zabiegów zapewne uzdrawiających sytuację, mianowicie rynek pracy. Mamy kodeks pracy w Polsce, który zapewnia godziwą ochronę pracowników, przy czym jeszcze cały czas gro dochodów ludności pochodzi z pracy najemnej. Bardzo byłoby sympatycznie, gdybyśmy gro dochodów mieli z indywidualnej przedsiębiorczości, ale to jest pieśń przyszłości. To się nie da. To się nie da. Zawsze są mieszane te metody, współistnieją ze sobą, to bardzo dobrze. Ale można powiedzieć, że kodeks pracy mamy przyzwoity. Natomiast jest grupa ludzi, grupa pracowników, która nie znajduje się pod jego ochroną. To są głównie młodzi ludzie na stażach. Na stażach do jakiego rodzaju? Bezpłatny i płatny. Myślę, że płatne staże to są staże sfinansowane z środków publicznych. Młody człowiek przychodzi do firmy, pracuje 3 miesiące, po czym jest zwalniany i dalej zatrudnienie już nie znajdzie, zatrudnia się nowego człowieka na staż bezpłatny albo płatny, ale nie ma żadnej ciągłości pracy i żadnej ochrony. Czy ma Pani jakąś receptę na ten problem? Ja myślę, że przede wszystkim takie to zwekslowanie zatrudnienia w sferę umów śmieciowych, hasło nie flexicurity, ale flexibility, czyli elastyczność zatrudnienia, bo jest wygodna dla pracodawcy, a brak bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracownika, to jest to, co być może dałoby się złagodzić poprzez wprowadzenie oskładkowania ZUS-owskiego wszystkich form umów o zatrudnienie. Czy to są typowe umowy o pracę, czy to są umowy o umowy zlecenia, czy inne tego typu umowy, bo one właściwie wtedy by wyeliminowało taką dużą presję na uciekanie od umów o pracę. Ponadto potrzebna jest lepsza kontrola ze względu lepsza kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, wspomagana udziałem związkowców, bo oni lepiej wiedzą, co się dzieje i dopilnują, żeby tam obraz zakładu nie był na zbyt cukierkowy, tylko żeby pokazać, co naprawdę się dzieje w danym zakładzie. I myślę, że to, co jest największym problemem, to nie jest sprawa ani staży, ani umów innego typu, umów zlecenia, czy innych umów nie gwarantujących ochrony prawnej, stabilności zatrudnienia, ani właściwych ubezpieczeń. Ale przede wszystkim to jest praca na czarno, która się szerzy i wypłaty pod stołem, takie właśnie bez ozusowania. Pracownikowi wydaje się, że ponieważ on ma duże potrzeby rodzinne, jeżeli nie ma pracy innej, pracuje na czarno, woli tą pensję uzyskać w całości, czyli w postaci brutto, tak, ale nie bierze tego pod uwagę, że jak ulegnie wypadkowi, to renty nie dostanie. Bo emerytura jest gdzieś w dalekiej przyszłości, a nic się nie myśli, szczególnie młody człowiek o tym nie myśli. Co ja się będę przejmował tym świadczeniem z ubezpieczeń społecznych, jak ja mam 20 parę lat, nie wiem, co będzie w przyszłości. Czy system, czy on dożyje, nawet tego nie wie. I potem się okazuje, że no niestety maszyna wciągnęła mu rękę i oderwała ją i po prostu nie może pracować. To była prawa ręka, pracuje głównie. Pracował do momentu wypadku fizycznie, został bez żadnych świadczeń, bez niczego, bez możliwości udowodnienia, że był to wypadek przy pracy.
Nie było zawartej umowy o pracę, nikt z pracowników nie poświadczy, że on był też pracownikiem, bo każdy się będzie bał, że go wyrzucą z pracy za taką informację i że wyleci z większym biletem, bo następnego pracodawcą też się zawiadomi, jak to było i że jest kimś, na czyją lojalność nie bardzo można liczyć w takiej sytuacji. I wobec tego zostaje bezradny, bez środków do życia. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. Na szczęście takich ciężkich wypadków przy pracy jest mniej, ale jest to jednak bardzo groźna sprawa. I mamy tutaj to przechodzenie w samozatrudnienie, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli na przykład budowany jest zbiornik gazowy i nagle na zbiorniku gazowym mieliśmy pracowników, a teraz mamy podmioty gospodarcze. Ta sama osoba, tyle że jest to podmiot gospodarczy. Oczywiście wyciągnie taką samą pracę. Taką samą pracę, pod kierunkiem, pod nadzorem, w godzinach, w miejscu, tym samym, w sposób określony. Jeżeli tam pracownik spadnie ze zbiornika na przykład i zginie, to jego rodzina nie dostanie nic, bo jej powinien wypłacić zakład pracy, czyli on sam, prawda? A on nie wypłacił niczego, bo nie żyje. Najwyżej dyrektor mówi, że trzeba było się ubezpieczyć. Tak, trzeba było się ubezpieczyć. Jak swojego czasu premier Tymoszewicz. To są właśnie takie sytuacje, w których pracownik jest tą osobą, która jest zmuszona przez okoliczności. I on wchodzi w układ nieformalny, nieuregulowany prawnie, ale nie z własnej woli, chęci, tylko dlatego, że nie ma innego rozwiązania, innej szansy na zdobycie jakichkolwiek dochodów na przeżycie dla siebie i własnej rodziny. Bo bardzo dramatyczne jest to, że w rodzinach dotkniętych bezrobociem bywa tak, że ojciec, nie mając pracy, leży na tapczanie przykryty gazetą w stanie depresji, a 11-letni synek myje szyby w samochodach i zarabia. Więc on jest tutaj osobą, która dyktuje warunki w rodzinie. Wszystko się wywraca do góry nogami. Dziecko, które nie ma wyobraźni na wiele rzeczy, zaczyna być tą osobą, która ma prawo decydować, bo to ona przynosi pieniądze. To są bardzo poważne problemy. Czyli podsumowując, mamy z jednej strony rolę państwa do odegrania znacznie aktywniejszą, a z drugiej chyba sposób organizowania się przez ludzi, sam sobie w związkach zawodowych. Tak, oczywiście. Z jednej strony rola państwa, czyli tworzenie właściwego prawa, korygowanie prawa i wymuszanie tego, by prawo działało, by było egzekwowane. Cóż mamy z egzekwowalności prawa? Jak mamy w sądach pracy kolejkę po 3-4 lata do rozpatrzenia sprawy. To jest bardzo poważny problem. Rzeczywiście, związki zawodowe to jest duża szansa, ale jeszcze po 1989 roku do tej pory nie było takiego okresu jak dziś, kiedy tak często zdarzają się wypadki wyrzuceń z pracy za działalność związkową lub za przynależność związkową. Przy czym tu niestety to jest rzeczywistość polska. Przy czym bardzo, bardzo niebezpieczne jest to, co się dzieje w mediach głównych nurtu, bo mamy tam od kilku lat niebywały w nagonka na związki. Tak, ta nagonka trwa od wielu lat i ta nagonka była chyba bardziej skuteczna niż sami pracodawcy w takich działaniach antyzwiązkowych. Często pracodawcy, szczególnie większych zakładów, ci bardziej zorganizowani, rozumieją też swoje pozytywne efekty z faktu, że istnieje związek, że mają partnera do rozmów i że zanim zaistnieje konflikt, można przewidzieć już jakieś rozwiązanie, jakieś drogi wyjścia, jest z kim o tym rozmawiać. Z kimś, kto jest odpowiedzialny i trwały w czasie, jest reprezentantem pracowników, nie takim ad hoc, bo akurat we właściwym momencie wszedł na beczkę i zaczął krzyczeć, tylko tym, kto ma szansę na szkolenia związkowe, więc zna trochę przepisy, umie prowadzić rozmowy w sposób jakiś racjonalny i można wobec tego wspólnie wychodzić na prostą. Dla zakładu pracy jest to lepiej i dla pracowników jest to lepiej.
Pani senator, bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy wygranej. Dziękuję. Niech mi wolno będzie, jeszcze powiedzieć, że zwłaszcza w trudnych czasach taka osoba jak pani będzie na wagę złota w parlamencie, żeby właśnie koszty kryzysu nie obciążyły tylko najmłodszych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.